Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony beauty boy i dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną... A, Elka, Eliza, Elka. Którą możecie znać z mojego komentowania Makeup Influencer Academy, który leciał na MTV. Albo ogólnie, jeżeli po prostu oglądaliście ten program, chociaż myślę, że takich osób było trochę mniej. Ale słuchajcie, jestem tutaj w moim odczuciu z prawdziwym zwycięzcą tego sezonu. You were robbed, zostałaś okradziona. Gdzie jest moje 25 tysięcy? Dokładnie. Aczkolwiek, no, wiesz, że byłaś moją ulubienicą absolutnie w przeciągu całego sezonu i... Chyba jestem jedną osobą, na temat której nie powiedziałeś niczego złego. Nie, no, w ostatnim odcinku byłem trochę bardziej krytyczny. Ale ostatni odcinek, kurwa, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że no jakby nie był to mój najlepszy makijaż, no jakby... Ale to też, wiesz co, z drugiej strony jest kwestia tego, że byłem przez cały ten sezon też szczery w tym sensie, że jak już mi się coś nie spodobało, to mówiłem, także byłaś moją ulubienicą od początku i ludzie mi sami zasugerowali, że powinienem zaprosić Cię na kanał, skoro już aż tak bardzo Cię polubiłem. Tak więc to zrobiłem. Jesteśmy razem, na szczęście znalazłaś dla mnie chwilę. No i jesteś drugą osobą z internetu, która u mnie gości na kanale. Jesteś pierwszą osobą, której jestem na kanale. Dokładnie, także to są nasze, powiedzmy, blisko pierwsze razy. No i moja propozycja dla Ciebie była taka, że ja dzisiaj sobie odpocznę. Ja dzisiaj sobie pogadam i pozwolę na mojej twarzy odtworzyć jeden z makijaży w... Dziękuję bardzo. Proszę. Jeden z makijaży, które zrobiłaś w programie. Także miałaś totalną dowolność, więc możesz teraz z nami się podzielić, co to będzie, z którego odcinka to będzie makijaż. To będzie makijaż czołówkowy, bo jest w sumie chyba takim moim... lookiem, który zawsze robię i zawsze są kryształy i lubię właśnie ten kształt oka, więc stwierdziłam, że będzie to i najszybsze i najbardziej efektowne, więc no. Plus będziecie mieli okazję zobaczyć mnie w troszeczkę innym wydaniu, bo ja zazwyczaj takich makijaży typu cut crease i bardziej glam na sobie tym bardziej nie robię, także jestem sam ciekaw, jak będę w tym wyglądać. A druga kwestia jest jeszcze taka, a propos tego makijażu. Coś, czego nie powiedziałem w pierwszym odcinku, nad czym się zacząłem zastanawiać dopiero później, że on był super, ale on był zrobiony na tyle precyzyjnie w tym samym czasie, co pozostałe osoby zrobiły o wiele mniej. Także jestem też pod wrażeniem tego, co zostało zrobione w czasie, który został Wam dany. Nie chcesz wiedzieć, ile włosów było przyklejone do kleju do rzeczy, do tych cyrkoni, bo ja po prostu już wiedziałam, że mam mało czasu. Wybierałam klej na pędzelku, leciałam po prostu tak. I no... Słuchaj, nawet na zbliżeniach to wyglądało dobrze, także jestem podekscytowany, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w takim razie na mnie. Więc jeżeli macie ochotę, zachęcam do oglądania dalej, a my sobie jeszcze w międzyczasie pogadamy i zrobię taki mini wywiadzik, zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo też nie jestem, wiecie, dziennikarzem, chociaż już jestem jakby, jak to się nazywa, ten komentatorem, to może to może dziennikarzem też będę w miarę. Tak więc... We will see. Dokładnie. Może teraz ja będę judge ciebie, jakby wiesz, zobaczymy. To i wszyscy w komentarzach też podsumują, oczywiście. Judge him. Dobrze, no więc z takich pytań, które chciałem pozadawać właśnie tobie na wizji. Pierwsze będzie w sumie dotyczyło właśnie takiego pierwszego odcinka, jak się dowiedzieliście na temat tego, jak to wszystko wygląda pod kątem budowania tych waszych makijaży. Czy twoje pomysły, bo twoje prace mi się naprawdę bardzo podobały, czy twoje pomysły przychodziły do ciebie tak od razu, jak dostałaś temat, czy może miałaś wcześniej gdzieś tam w głowie zapisane już jakieś inspiracje, które później ewentualnie wykorzystywałaś? Właśnie jak to u ciebie wyglądało? W sensie, jeżeli chodzi o pierwszy makijaż, ten czołówkowy, my dostawaliśmy, jakby losowaliśmy kolor dymu, który miał być w tle. U mnie miał być to czerwony, więc stwierdziłam, że no jak czerwony dym, to będzie czerwony kolor, ale w międzyczasie też zmienił się dym na czarny. No ale makijaż tak do tego pasował, co tylko do tego pasowała, więc wiedziałam, że chcę, żeby coś to było na tyle spektakularnego, żeby był ten efekt wow, ale wiedziałam też, że nie będę miała na tyle czasu, żeby się w tym bardzo, bardzo mocno bawić. Więc po prostu stwierdziłam, że no co, kryształy, no jakby wiesz, co zrobi ci lepszy efekt niż kryształy na twarzy. Stwierdziłam, że zrobię sobie z tego jakby signature look. No i
tym pierwszym czołówkowym makijażu to było dość simple. W drugim makijażu, jak się dowiedziałam tematem, właśnie była ta muzyka chyba, no to trochę siedziałam nad tym make-upem, żeby go rozkminić. Tam no, nie mieliśmy zbyt wiele czasu na to, ale zawsze starałam się gdzieś tam coś kminić, patrzeć, jakieś szukać inspiracji. Co prawda ten właśnie makijaż do muzyki przyszedł do mnie tak totalnie randomowo, siedziałam, coś tam rozgoliłam, żeby coś wymyślić, żeby to miało ręce i nogi i właśnie stwierdziłam, że kurwa, asymetryczne gwiazdy z holograficznym brokatem wyglądają całkiem nice, nie? To prawda. Ten co było? Body painting? Symbole. Po dragu były symbole, no. No to ja wiedziałam od razu, że zrobię coś tego typu, zwłaszcza, że ja lubię też na swoich social mediach poruszać takie tematy trochę społeczne, no i jak poruszam takie tematy, to znaczy, że gdzieś tam się tym utożsamiam. Nie zawsze sprzedaję swoją historię, bo nie wydaje mi się, żeby ona była na tyle znacząca dla ogółu odbioru. No ale zawsze przemycę coś tam, co mam do powiedzenia. Ja właśnie uważam, że dobrze, że obstałaś przy swoim w tamtym odcinku, jeżeli chodzi, jak oglądaliście, był taki odcinek z makijażami inspirowanymi, można powiedzieć, przeżyciami, takimi powiedzmy trudniejszymi. No i ty zostałaś przy swoim, że nie chciałaś za bardzo na ten temat się wypowiadać, bo to jednak był bardzo ciężki temat. I ja się zacząłem wtedy zastanawiać, tak jak też powiedziałem wtedy w programie, że jest to po części ryzykowna decyzja, bo w telewizji nie powinno się za bardzo mówić nie, bo tego ludzie nie lubią. I moje pytanie jest takie, czy miałaś na przykład jakiś inny temat, który mogłabyś wykorzystać jako ten ciężko przeżyciowy, można powiedzieć? Myślę, że takich tematów mogło być kilka, nie? Wiesz, no ja też chorowałam na różne rzeczy, no i generalnie mogłabym to wykorzystać. Ale w tamtej chwili miałam bardzo takie impulsywne zachowanie, nie? Że jakby jest to coś, co wywarło na mnie duży impact w życiu. Więc stwierdziłam, że to będzie coś, co przy okazji może też zaleczyć rany, ale no nie oszukujmy się, idąc do telewizji, rozmawiając o swoich traumach, przeżyciach, sprzedając tematy, które gdzieś tam są dla ciebie mniej bądź bardziej bolesne, musisz liczyć się z tym, że ludzie to wykorzystają w taki bądź inny sposób i zawsze znajdzie się jakaś osoba, która będzie próbowała po prostu sprawić ci przykrość, a ja stwierdziłam, że wolę sobie tego oszczędzić, dlatego stwierdziłam już pod koniec dnia, jestem w telewizji. Tak. Nigdy nie wiadomo, kto to ogląda, nigdy nie wiadomo, czy jest to osoba, która jest dla ciebie przyjacielem, wrogiem, czy to nie będzie osoba, która gdzieś tam będzie próbowała cię zniszczyć na każdym kroku. Więc takim krokiem bezpieczeństwa było dla mnie po prostu uciąć temat, zrobić makijaż, że wiesz, że byłam, że mam jakieś tam przeżycie ze sobą. I rzucić to w eter, ale niekoniecznie się z tego tłumaczyć, no bo też nie mam takiej obligacji względem nikogo tak naprawdę, nie? Nie muszę się tłumaczyć tego, co robię. A stricte fajne było to, że kilka moich obserwatorek odezwało się do mnie, powiedziało, że super, że poruszam takie tematy i w ogóle, że gdzieś tam zaczęły się do mnie dzielić swoimi historiami. No. Znaczy ja ogólnie osobiście uważam, że ten temat też był fajny. Trochę mi było też dziwnie bardziej z kwestią tego, że jurorzy nie zrozumieli, dlaczego może nie chcesz do końca o tym rozmawiać. Więc to mnie troszeczkę zdziwiło, że aż tak bardzo nie chcieli odpuszczać, wiedząc, że jest to, no umówmy się, bardzo trudny temat. Aczkolwiek makijaż wtedy też był jednym z moich ulubionych. Ja oglądałam na bieżąco, wie co tu razem Władek mówię. A powiedz mi teraz. No dla mnie byłeś bardzo łaskawy, to jakby. No wiesz. Tak, no ale myślę, że zasłużenie. Pomijając program. Program się skończył. Czujesz, że on ci dał jakiegoś kopniaka rozwojowego, czy. Tak. Tak? No, tak, w sensie to jest na takiej zasadzie, że ja cały czas jak robiłam Instagram, się zastanawiałam. A wiesz, są osoby, które lubią lepsze, bardziej spektakularne rzeczy, są bardziej inspirujące i w ogóle. No i zawsze jakby gdzieś tam jednak taki pierwiastek tego, że porównujesz się do kogoś innego jest, zawsze jest, no bo jakby no Instagram jest też kind of business i są osoby, które zawsze mogą gdzieś tam być twoją konkurencją. Ale program mi bardzo dużo dał pod takim względem, że uświadomiłam sobie, że nie jestem na tyle przeciętna, na ile myślałam, że jestem, nie? Że jednak gdzieś tam moje umiejętności, jakby też sposób myślenia artystycznie daje mi taki, no też taki vibe, nie? Że niekoniecznie muszę być właśnie czy typowo takim modelingowym make-upem się zajmować, czy nie muszę się zajmować typowo instagramowym make-upem, czy nie muszę też robić typowo charakteryzacji, że mogę robić wszystko po trochu i ludzie to lubią, ludzie lubią też moją gdzieś tam osobowość, oglądają mnie, wiesz, no, od kilku lat, więc dało mi to takiego kopa, że faktycznie chcę się w to rozwijać, chcę w to iść i chcę być aktywna na tych swoich socialach, bo no czasami miałam takie myśli, że kurwa, rzucę to w pizdu, pojadę na Malediwy, znajdę sobie Sugar Daddy'ego i będzie spokój, nie? No ale koniec końców daje mi to bardzo dużą taką swobodę wyrażenia też siebie. Fajnie, czyli że pozwoliło ci przede wszystkim w sumie uwierzyć w siebie, a to jest bardzo, bardzo pozytywna
rzeczy, jeżeli chodzi o pracę ogólnie w mediach jakichkolwiek, bo jednak jak masz tą osobę, która cię podkopuje do dołu i najgorzej jak jesteś to ty, no to czasami może się to odwidzieć. Natomiast bardziej mi nawet, wiesz co, chodziło o to, że wiadomo, jak pracujemy w internecie, to żeby można było to nazwać pracą i żeby można było to robić powiedzmy na pełny etat, no to musimy na tym wyciągać hajs. Tak, w sensie, jeżeli chodzi o sam program, to tak naprawdę wszystko zaczęło się dziać po. Tylko pytanie, czy to jest jakby lawina programu, czy to jest tego, że jakby faktycznie gdzieś tam po prostu zaczęłam być bardziej zauważana ogólnie przez to, co robię w internecie. No bo w większości firm no na pewno widziały gdzieś tam moje makijaże, udostępniali mnie u siebie na profilach, no to no, widzieli te make-upy, widzieli moją osobę. Więc pytanie jest tylko, czy po prostu gdzieś tam moje makijaże dojrzały do tego, żeby ludzie je doceniali w kwestiach też finansowych. Czy faktycznie program dał mi to, że no jednak gdzieś tam ta ekspozycja moja jest zwiększona. Już nieważne, że gdzieś tam to follow jest mniejsze, w sensie po programie, no nie doszło zbyt dużo osób, no ale jednak no są osoby, które rozpoznają mnie jako mnie, a nie muszą wcale mnie obserwować, no bo tak to wygląda, nie? Czyli, że mówisz, że tak naprawdę i rozwój jest i wewnętrzny, i też zewnętrzny, i finansowy. To bardzo dobrze, tak. to bardzo dobrze. Czekam na moje Balenciagi. Tak, bo Eliza powiedziała, że jak się dorobi, tak, że to nie będzie sprawiało żadnego problemu, to triple S z Balenciagi będą chyba pierwszymi butami, tak? Teraz sobie zakupisz. To są moje dream shoes. Czy ja ci mam zrobić tylko makijaż na jednej stronie? Wiesz co, właściwie czemu nie? Możesz zrobić na jednej stronie. Będzie szybciej, będzie, wiesz, tak. Nie będziemy mieli 3 godzin materiału, tylko półtorej. Tylko dwie. Tylko dwie. Także może być takie pół na pół, takie wiesz, dobra. Power of Makeup w stylu Niki Tutorials. Później do miniaturki zapozuję też tak profilem. Tak jak ja zawsze zrobię sobie makijaż tylko. To prawda, jak coś wyjdzie, i to jest moja rada też dla uczennic na przykład w szkole, jak z niej prowadzę zdjęcia. Jak coś nie wyjdzie do końca symetrycznie, a chcecie zrobić sobie z tego fajne zdjęcie, to pół profilem i nic nie będzie widać. Obczajcie połowę moich zdjęć na Instagramie, każda jest kurwa z tej strony, po prostu wiesz, pół ryja i tak... Ja z kolei zawsze robię profilem, po prostu dlatego, że tak się czuję najlepiej. Na wprost mam wrażenie, że jestem za mało symetryczny w ogóle twarzowo, więc mało mam takich. Także jak będziecie patrzeć na moje, to nie myślcie, że ja się próbuję ratować. Jasne, chociaż... teraz już okłamujesz wszystkich. Chociaż Beauty też... Boys Camer! Chociaż też oczywiście robię pełno błędów, tak jak wszyscy. Także. Nie, ja nie robię błędów. Pokazać ci mojego broszonego drwala? Właśnie, a propos końcowego ostatniego odcinka. Ogłaszają wam temat. I co myślisz? Co wtedy przechodzi przez twoją głowę? No ja poszłam się popokać do pokoju, kurwa, po prostu. W sensie, to było... Ja się nie zajmuję żadnym body paintingiem, nie zajmuję się iluzją optyczną, więc to były rzeczy, które robiłam w ogóle po raz pierwszy raz w programie. I nie mówię tutaj body paintingu w kwestii pomalowania sobie twarzy na jeden kolor, no nie? Tylko żeby gdzieś tam... No takie bardziej bodypingowe, realistyczne rzeczy, to nie miałam do styczności. No ale stwierdziłam, że jak już jestem w finale, no to nie wypada mi rzucić pędzlami i kurwa powiedzieć, że spierdalam stąd, tylko faktycznie wiesz, no stwierdziłam, że zrobię cokolwiek, żeby nie było, jakby ja już wiedziałam, że to nie jest zadanie pode mnie, ale też nie jestem osobą, która się bardzo szybko poddaje, więc stwierdziłam, że albo zaryzykuję i się uda, albo się po prostu kurwa nie uda, no na tym się nie kończy mój świat, no jakby... Zwłaszcza, że tak jak tobie mówiłem wczoraj, tak i mówiłem nieraz to na kanale, że zwycięstwo czasami potrafi tak mocno przytłoczyć, że później człowiek nie do końca dobrze się czuje, pokazując się znowu, bo ludzie oczekują od niego znaczy, ja bym się bardziej bała tego, że mi po prostu odpierdoli, nie? W sensie, że wiesz, ja mam taką dość osobowość... może nie diwy, ale bardzo szybko jest mnie łatwo połechtać w ego. Więc może to, że nie wygrałam, dało mi jeszcze bardziej takie... Motywacje, żeby się dalej rozwijać jednak. Tak, że jednak jakby spoko, wszystko fajnie, ale LK na tym się świat nie kończy. Musisz zebrać dupę i po prostu pracować dalej, nie? Ja nie jestem najlepsza w makijażu, nie jestem najgorsza, ale zawsze, jak robię make-up, zawsze jest milion rzeczy, które widzę, które trzeba jeszcze gdzieś tam poprawić, nad nimi popracować, nie? Ja mam tak samo. A powiedz mi, czyli że w takim razie myślisz, że jakbyś wygrała, to mogłabyś się zrobić jaka... Co to nie ja?
Myślę, że było przez jakiś czas mogłoby trochę odpieprzyć, ale no, na całe szczęście mam bliskich ludzi, którzy, na przykład tak jak moja mama, bardzo szybko sprowadzają mnie do takiej pozycji siedzącej, że kurwa ogarnij dupsko, bo no, jakby na tym się świat nie kończy, to jest jakby jedna rzecz, którą w życiu gdzieś tam osiągnęłaś, ale jest jeszcze milion rzeczy, które możesz osiągnąć, więc wydaje mi się, że... nie wiem w sumie, co by się stało. Myślę, że jeżeli jest takie prawdopodobieństwo tego, że mogłoby mnie odwalić, ale czy by tak się stało, teraz ciężko jest powiedzieć, zresztą, że ten program, no, tak jak gadaliśmy, nie był na tyle jakby popularny, że no, nie wiem, w sensie tak myślę, że tak mogłoby być, ale no, no nie dam sobie ręki uciąć, nie? Fajnie, że masz ogólnie w swoim otoczeniu osoby, które są w stanie cię ściągnąć po części do dołu, ale może otworzyć oczy na niektóre rzeczy bardziej. Bo czasami tak jest, że się otaczamy też takimi ludźmi nieraz, którzy są zawsze na tak. Ale nie zawsze żeby ci zaszkodzić bardziej, niż żeby pomóc. Nawet nie tyle, żeby zaszkodzić. Nieumyślnie może tak. Tak, są też czasami people pleasers, którzy wiem, na przykład z racji tego, że masz inną pozycję mocniejszą od nich, są zawsze na tak, żeby nie zajść za skórę. Ale fajnie, że masz osoby, które są w stanie ci powiedzieć, że no tutaj może trochę przesadzam. Tak. Nie, mam osoby, które bardzo silnie mnie wspierają. To są takie bardzo bliskie osoby mojego otoczenia, no nie? I one nie, przeważnie to nie są osoby, które działają na tych samych płaszczyznach. Są bardziej gdzieś tam przyjaciele, których mam od lat, którzy zawsze, ale to zawsze mnie wspierają, więc to jest mega cool. Zresztą jak się właśnie dowiedziałam, że jestem w programie, moi znajomi będzie byli gwiazda! I zresztą oglądali każdy odcinek, zawsze wysyłali jakiś tam update, że zajebiście, że super, że Elka dajesz czadu, nie? Super. Miałam też wiadomości od moich znajomych pod tytułem, że jak to wygrałaś, a nam nie powiedziałaś, to you canceled bitch, nie? Mówię, nie, no przecież jakby i tak nie mogłam nic mówić za bardzo w sensie na temat programu. Tak. No a poza tym wolałam też, żeby obejrzeli, żeby też znać ich update, nie względem tego, że mnie znają, tylko ogólnie całego programu, nie? Tak, bo ogólnie, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, że nie mogłaś za bardzo rozmawiać, no to oczywiście uczestnicy mają, tak jak pewnie wiecie, podpisane umowy i przez najbliższych 5 lat są ograniczone tematy, na temat których w ogóle możecie się wypowiadać. No i oczywiście, kto zwyciężył i tak dalej, też było przez cały czas kwestią bardzo, można powiedzieć, tajną. Chociaż z tego, co wiem, była taka podobna drama, że zwycięzca wypłynął przed... Nie wiem, czy o tym słyszałaś, że zwycięzca wypłynął przed czasem. Ja tego nie widziałem. W sensie ja nie słyszałem o tym. Usłyszałem o tym dopiero już po tym, jak wszystko pooglądałem. Ale podobno właśnie, że już było wiadomo, kto wygrał przed finałem. W sensie do mnie pisała taka gdzieś tam moja koleżanka właśnie też ze świata beauty, że ona ma przecieki, że ona napisała mi, że Boże Elka, mam nadzieję, że to wygra, że tak bardzo myślałam, że to wygrałaś, ale już doszły mnie słuchy, że to ktoś inny, nie? Ja mam takie, ale skąd? Jakby kto ci to powiedział? Ona mówi, że wiesz, gdzieś tam 5., 10., 15., 7. woda po kisielu i tak dalej, tak mówię, aha. Ja bym był w ciężkim szoku, jakbym dowiedział się, że nie wygrałaś, zwłaszcza gdybym widział, gdyby to do mnie dotarło przed jeszcze tym odcinkiem sportowym, gdzie totalnie nie spodziewałem się, że ktoś może wrócić na tej podstawie, ani nie wiedziałem, kto wróci. No ja się cieszę, że nie musiałam biegać, nie? Bo ja bym nie pobiegła w ogóle. Jakby już pomijając kwestię tego, że to zadanie było dość specyficzne, no i wiadomo, no większość osób nie była zachwycona pomysłem i tak dalej, no ale jakby jesteś w programie i godzisz się na pewne zasady w uczestnictwie. Ja bym nie pobiegła, bo ja mam cycki wielkości, kurwa, melonów i jakbym miała zabić siebie, produkcję, kamerzystę i wszystkich ludzi dookoła, przy okazji, no jednak, nie oszukujmy się, kamera kocha takie awkward momenty, ja bym się czuła po prostu źle, więc jakbym miała biec, to wyglądałoby na takie zasadzie, że bym sobie po prostu kurwa szła. No właśnie, ale widzowie też byli niezadowoleni, zwłaszcza z tych dwóch przedostatnich odcinków, które były mniej związane z makijażem, na czym program miał się opierać, a bardziej związane z... Z czymś totalnie innym. Znaczy ja powiem osobiście, mi ten odcinek z Oktowizorem bardzo się podobał, w sensie w takiej kwestii stricte rozrywkowej, tak, w sensie no ja się przy tym zajebiście bawiłam generalnie, nie? Jakby na początku byłam zesrana, no, bardzo, bardzo mnie to zestresowało, bo nie wiesz czego się tak naprawdę spodziewać po takim zadaniu, nie? Nie wiesz co jest oceniane, nie wiesz tak naprawdę co będzie brane pod uwagę. Przede wszystkim
Nie słyszysz tego, jak radzą sobie inni uczestnicy, bo jak się malujemy, to zawsze mogłeś kogoś podejrzeć. Co prawda ja tego nie robiłam, żeby siebie nie stresować, żeby po prostu zająć się sobą. No ale wiesz, masz większy pogląd na to, co się tak naprawdę dzieje, a tak to jak my byliśmy tam chowani po pokojach, prowadziliśmy sobie to zadanie i tak dalej, no to nie masz pojęcia, co się dzieje dookoła ciebie, nie? Nie wiesz, słyszysz tylko reakcję jury gdzieś tam w tle po prostu, nie to, że jakoś tak turbo intensywnie, ale słyszysz, że na przykład się śmieją albo coś tam i masz takie no, że no to albo jest to mój czas, time to go, albo i nie, i nie wiesz, no, nie wiesz czegoś totalnie spodziewać po prostu. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Dawy Czubiatka. A, faktycznie. Swoją drogą widziałem u ciebie wśród twoich kosmetyków sporo rzeczy, znaczy sporo, dwie rzeczy z Shiglam. No. I powiem wam szczerze, że nie zdziwię się, jeżeli za jakiś czas się pojawi odcinek z właśnie tą marką, bo jestem pod wrażeniem o jakości opakowań. Ten rozświetlacz, nie wiem, będzie widać kolor tutaj? Troszeczkę będzie go widać, to jest taki ładny odcień różowy. Tak, to jest Shiglam, moi drodzy, i róż zresztą też jest Shiglam. Tak, właśnie widziałem też te róże słynne, płynne. Także czekajcie. O, to jest bójka niebergąbki. Prawda? Tutaj ogólnie polecam, jak zawsze, mojego ulubieńca. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak ci się sprawdzi nawet na mnie, bo on jest specyficzny i jest... zresztą zobaczysz, razy go używać mniej, to może ci się spodobać. Bo dużo osób, nawet w tym ja, jak go użyłem po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty też. Nie będę ci robiła korekty koloru, nie chce mi się. Słuchaczko, to bardzo mi się nie spodobało, bo wydawał mi się ciężki. I dopiero jak nauczyłem się z nim pracować, już no nie będę tego opowiadać, bo ja moim widzom to mówiłem chyba 50 razy. Za każdym razem... Robię power of makeup, za dużo nałożyłam od razu. Za każdym razem, jak jest temat podkładów i mówię o nim, to zawsze powtarzam tą historię. W każdym razie jest specyficzny. Polecałem go też Gosi Smelcerz, nie wiem, czy kojarzysz House of Makeup? Tak, rozmawialiśmy chyba wczoraj. I miała taki odcinek, gdzie różni wizerzyści polecali jej kosmetyki, ja poleciłem akurat ten podkład. No i na Gosi no, nie sprawdził się najlepiej. Okej. Okay. Także byłem taki, o nie. Ale później gadaliśmy jeszcze o innym podkładzie ze Estée Lauder, tym takim najnowszym, leciutkim. Też go sobie kupiła, testowała na kanale i jest nim bardzo zadowolona, także przynajmniej tak czuję, że wiesz, tak prywatnie. jakoś to się odbiło w pozytywną stronę. Aczkolwiek tak jak mam nadzieję, że prędzej czy później jeszcze się pobawi tym Charlotte, jak będzie miała czas i ochotę i może też odkryje w nim to, co ja, bo ja na początku, ja praktycznie go sprzedawałem już, ja praktycznie go już... Chciałeś się pozbyć? Tak, już miałem, mówię, to nie jest dla mnie, to jest maska, to nie da się tego zrobić naturalnie, ale któregoś razu, nie pamiętam jak to zrobiłem, no użyłem tak mało i byłem tak zdziwiony, jak to zaczęło ładnie, naturalnie wyglądać, plus trwałość była... No naprawdę w genialnym poziomie, także. Ja mam ogólnie bardzo duży problem z podkładami. Bardzo, bo moja cera jest wybredna, mi się bardzo dużo, w ogóle chyba się uwaliłam podkłady w peruka. Chyba nie, chyba jest okej. Mam bardzo wybredną skórę, bardzo dużo rzeczy u mnie wygląda po prostu źle, albo ja się z tym czuję źle, albo bardzo mocno się wyświeca bardzo szybko, albo podkreśla mi tą strukturę twarzy, a ja, no, jakby większość osób, które mnie oglądają, wiedzą, że mam łuszczycę i mam dość duże problemy z cerą, jeżeli chodzi o tą kwestię. No i jak mam takie, powiedzmy, gorsze dni, to ten reel wygląda jak takie pole minowe i ja mam wtedy... Wyglądać jak Kinder Country, czy nie wyglądać jak Kinder Country? O, to jest pytanie, nie? Jakby... You never know. Chciałam bronzer w kremie. W kremie. Najfajniejszy, mój ulubiony aktualnie by to jest Mario. Ten make-up by Mario. No tak, ja zapomniałam, że jesteś fancy bitch. Trochę. Zobaczymy, czy ci się spodoba, bo może ci się nie spodoba. Ja lubię każdy kontur sticku, który nie rozciera mi podkładu. Okej. Okay. To ten nie pamiętam, czy rozciera. Nie wiem, bo co nakładam na czoło, jak tak masz grzywkę. Ale z drugiej strony też pod spodem moja skóra na szczęście jest w miarę stanie, więc jak ci nawet rozetrze się trochę podkładu, to nie będzie aż tak bardzo widać. Trzymałam te palce w majtkach. No ja ogólnie się nie maluję na co dzień, więc ja się maluję od wielkiego dzwona, jak widzę na imprezę, czy jest jakaś po prostu okazja, albo mam, zwyczajnie się nie mam ochotę. No i na Instagrama, wiadomo, gdzie no tak, się maluję. Ale generalnie nie czuję takiej potrzeby malowania się na co dzień. No tak naprawdę nic nie robię z ryjem ogólnie.
Ja powiem tak, bardzo często to słyszę od ludzi, którzy są w branży, że się nie malują na co dzień. Totalnie to rozumiem. Czy on zastyga? No troszkę, zwłaszcza na tym podkładzie mógł trochę. Wiesz co, możesz sobie złapać za pędzelek i troszeczkę bardziej... Jakby... Wiesz? A no dobra, pewnie. Ewentualnie będą ci to ścikam jakimś sprayem, żeby pewnie, to rozmiękczyć. Pewnie. W każdym razie często słyszę właśnie, że osoby, zwłaszcza z branży, które zajmują się makijażem, przeważnie nie malują się na co dzień. A powiem ci, że ja jestem jedną z tych osób, która, nie wiem, nigdy nie potrafiłem przeciągnąć, mimo że to jest moja praca, przeciągnąć tego makijażu do mentalności pracy, gdzie w wolne dni odpoczywam, jakby kiedy się nie maluję. Ja, o ile faktycznie, wiesz, jestem tylko i wyłącznie w domu i idę po bułki do Netto obok, no to faktycznie wtedy się nie pomaluję, a tak to każde wyjście, nieważne jak byłoby... Wiesz, nieistotne, ale jadę gdzieś, gdzie będzie gdzieś mniej więcej osób, to zawsze kończy się na tym, że no przynajmniej jakiś tam delikatny dlam musi być. Tak jak wczoraj, kiedy jechałem Ciebie odebrać, to miałem przynajmniej trochę tego pudru z kryciem i kolorowego korektora i brwi zrobione. I róż, więc... No to ja byłam totalnie no make-up, no wig, no... No i dobrze, no fajnie, że czujesz się z tym komfortowo, ja też się ogólnie czuję bez makijażu komfortowo, ale nie umiem, to jest taki dla mnie proces, odpoczynek i możesz na przykład wziąć sobie, bo widzę, że szukasz korektora, tak? Ten okay, jest... Okej, a bo ty mi tutaj przygotowałeś. Ten jest ładny. W każdym razie, właśnie to jest dla mnie taki proces, odpoczynek i uwielbiam to, także ja nie potrafię sobie znaczy, odpuścić. Wiesz, ja myślę, że u mnie to jest też taka tendencja do tego, że jak robię make-up, to ja mam ochotę robić coś spektakularnego. A często nie mam na to po prostu czasu, więc stwierdzam fakt, że wolę nie robić nic, bo i tak czuję się na tyle komfortowo bez makijażu, że mogę sobie spokojnie bez niego wyjść, nie czuję się wtedy źle i tak dalej. A jak mam ochotę zrobić make-up, to przeważnie, jeżeli nie robię jakiegoś nudziaka, bo wychodzę na imprezę, czy gdzieś tam się spotkam z znajomymi, no to przeważnie robię już taki go home albo go hard. I myślę, że to też jest gdzieś tam moja taka cecha, że ja nawet jak mówię, że zrobię delikatny makijaż, to nawet takie minimalistyczne, nawet kropki z brocha, to one gdzieś tam muszą być, no bo to jest, to sprawia mi największą frajdę, nie? No, może to też jest kwestia tego, że faktycznie pod tym kątem ja mam łatwiej, bo ja zawsze jestem po naturalnej stronie, a jako, że chcę udawać, że na sobie nie mam makijażu, no to makijaż oczu, ust odpada. No i to, wiesz, to jest 15 minut codziennie, to jest mój rytuał, ale no nie robię się z tego 2-3 godziny, żeby zrobić coś spektakularnego, więc może gdybym na co dzień zaczął robić coś cięższego na sobie, to faktycznie bym był później tym... zmęczony, czy wolał zaoszczędzić sobie czas? Ja jestem zawsze tą osobą, która spóźnia się na imprezę, no bo się maluje, ubiera. I no u mnie, no moi znajomi zawsze się ze mnie śmieją, bo to jest na takie zasadzie moje koleżanki gdzieś na Sylwestra mówią, ej dobra, chodźcie, ubierzemy się fancy i w ogóle, no nie? No i one się ubrały spódniczki w koszulę, tak jak się przeważnie ludzie ubierają. A ja wiesz, więc to zaraz stopy, skrota spódnica, gorset, nie? Ja tak wchodzę tak... że mam takie satynowe, różowe rękawiczki, a i tak... Czy to są rękawiczki z odcinka? Tak, od brudnej E. Uwielbiam te rękawiczki. Mają przepiękny kolor. Jest takie, jedyne co mnie denerwuje... Ja wiesz, no stoi na telefonie. Że się nie da, nie łapie dotyk. Ładny jest ten bronzer. Tak, to jest bronzer, możesz pokazać. W sumie nie pokazywać w ogóle czego używamy. Chociaż ten odcinek nie jest za bardzo na temat makijażu. Panowie się zapogadali, paletka to było Moira. No oczywiście kolorowa. To nie są produkty, które używałam w programie, ale dlatego, że ja w programie ogólnie jak robiłam to CatKids używałam tych kremowych farb do twarzy. Bo stwierdziłam, przede wszystkim wiedziałam, że one będą w jakiś tam sposób na pewno mocno napigmentowane. Cienie czasami ciężko jest oszukać i w ogóle, a ten czerwony tylko potem przypudrowałam, odcięłam, przykleiłam kryształy i był luz. No jakby wydaje mi się, że u mnie jakby spoko to, że właśnie przez to, że pracowałam w teatrze czy w operze, to mój mózg jest bardzo mocno nastawiony na szybkie, proste rozwiązania, ale żeby one dawały efekt, nie? Tak. I zresztą ja też nie uważam, że jeżeli coś jest dedykowane na przykład danej części ciała, tak jak są rozświetlacze do ciała, no to możesz się nałożyć również na powiekę, na policzki, na dupę sobie nawet nałożysz, żeby się wyświecić. I nie ma to dla mnie reguły, to po prostu ma działać, ma wyglądać i ma się trzymać. Więc wydaje mi się, że to też mi bardzo dużo w programie dało, nie? Że jakby szukałam takich rozwiązań, które będą po prostu działać. To jest ogólnie dobre podejście też z tym, co powiedziałaś i też wszystkim widzom. Kiedy pamiętam, to staram się doradzić, że jeżeli
kolor i formuła odpowiada wam w miejscu, w którym chcecie go użyć, znaczy, do że jest dobrze. Do którego nie jest dedykowane, no. Tak, bo wiadomo, firmy wszystkie próbują stworzyć kolejny produkt do każdego kroku makijażu, gdzie no, to jest marketing i rozumiem ich jak najbardziej, ale jak ktoś jest świadomy, to każda szminka może być różem, czy farby do twarzy mogą być cieniem do powiek. Dokładnie. Także zachęcamy was na pewno do zabawy i przeewaluowania, nie wiem, czy można tak użyć tego słowa. Przekalkulowania swoich wartości swoich kosmetyków. Tak, że można z nich na pewno wyciągnąć więcej. Tak, zresztą, no jakby wiesz, no ja pracowałam w Inglocie, doskonale wiem, jak działa marketing takich sklepów, no i no bardzo często sprzedawałam ludziom coś, czego nie potrzebowali, tylko dlatego, bo miałam na to target. No dokładnie. Jak używaliście kosmetyków NYXowskich przede wszystkim z tego, co kojarzę, łatwiej ci się pracowało, czy to było duże utrudnienie, że to są rzeczy, których nie znasz? Bo tak zawsze was broniłem, gdzie mogłem, mówiąc, że no to jest na pewno utrudnienie, ale jak ty się z tym czułaś? To było dla ciebie okej, czy jednak napotkałaś jakieś problemy używając nieznanych sobie produktów? W sensie, wiesz, no to jest problematyczne, że nie znasz produktów, na które pracujesz, że tak naprawdę pracując pod nie dość presją czasu, masz jeszcze nadrzucony temat, masz tylko produkty, które dostałaś. No jest to często problematyczne pod takim względem, że nawet nie masz czasu zapoznać się z tymi produktami i musisz działać szybko. I wiesz, czasami okazuje się, że produkt, który miałaś pierwotnie użyć, no niekoniecznie sprawdza się w roli, do którego chciałaś go wykorzystać. To już, że będzie rozświetlacz Shiglam. Tak. Nie zobaczę, jak będę w nim wyglądać. W ogóle, ale jak on się odbija w podglądzie. Aha. I swoją drogą też, dlaczego zaciekawiłem się tymi kosmetykami. Blue do nas przyszło teraz jeszcze. Dzień dobry, bąbelku! W każdym razie, czemu się nimi zaciekawiłem, to też przy okazji dlatego, że jestem pod wrażeniem jakości opakowań. Bo są naprawdę te plastikowe, są takie przyjemnie ciężkie, jakościowe i no, myślę, że na 100%, 1-2 produkty, może więcej, w zależności od tego, co znajdę na stronie, zrobimy sobie teścik. A jak mi się w ogóle uda zrobić full face Shiglam odcinek, bo lubię robić takie odcinki z makijażem jedną marką, to też będzie super. Także dzięki tobie można powiedzieć, bo w życiu nawet nie wiem od kogo miałbym zobaczyć jeszcze tego smakowania. Nie, ja ci powiem, że ja w sumie widziałam te róże, te mokre, wet, one są w sumie wodniste, ale nie są, one nie są takie typowo kremowe, one są wodą napigmentowaną. U Michała gory wody i ja tak mówię, skoro Michał coś poleca, znaczy, że Michałowi się na pewno sprawdza, więc kupiłam sobie jeden kolor. Nie jest moim ulubionym kolorem, ale ja też mam jakby dziwne preferencje, jeżeli chodzi o kolorystykę różnych produktów. Ale kupiłam i jeżeli będę jeszcze robiła zakupy, w sensie nie, że nie jestem jakoś mogą wielkiego konsumpcjonizmu, pomimo tego, że nadziałam w branży, w której jest to trochę niemożliwe, ale staram się na bieżąco zużywać produkty, albo się ich po prostu pozbywać. No, gdzieś muszę to trzymać, a ja mam bardzo ograniczony storage. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, a propos w ogóle produktów NYXa, no nie? Bo ja w ogóle, my dostaliśmy tam te całe kufry i ja naprawdę mam tych produktów dużo i też całkiem sporą część sobie zatrzymałam prywatnie. No, więc generalnie myślę, że gdybyśmy mieli tak jakiś tam większy czas na to, żeby faktycznie te produkty poznać, to te makijaże mogłyby wyjść całkowicie inaczej, nie? No też problem jest taki, że dużo tematów było przez was po raz pierwszy tak naprawdę dotykanych. A tak jak spodziewać by się mogło, tak jak mówiłem zawsze w programie po Akademii, że jednak czegoś was tam nauczą, to brakuje tutaj tego chociażby 15-minutowego szkolenia. W sensie, my tam mieliśmy szkolenie z fotografii, z oddźwięku, z oświetlenia. Mieliśmy też fryzur, ale nie było pokazane, więc nie wiem, czy tak naprawdę mogę o tym mówić, ale chyba wydaje mi się, że to nie wpływa aż tak bardzo na jakby całokształt programu, no nie jest to jakaś taka, wydaje mi się, poufna. Zresztą, że my też wszystko mogliśmy dodawać w większości, wiadomo, nie dodawaliśmy challenge, nie dodawaliśmy takich stricte rzeczy, które były powiązane, kto odpadł, kto wygrał i tak dalej. My robiliśmy sobie jakby swoje własne, prywatne materiały, ale no nie było to na tyle jakby publiczne, nie? No, także tam dużo osób, które nas obserwowało przed rozpoczęciem się, znaczy przed emisją, no wiedziało, co tam się działo mniej więcej. Też mieli takiej, o wiele więcej takiej prywaty po prostu, jak siedzieliśmy razem, jak Michał Gorywoda nam śpiewał do śniadania, nie? Także tam było dużo takiego fajnego materiału prywatnego, nie? Wygrałaś 3 odcinki, dobrze mówię? 3 odcinki. I miałaś
6 tysięcy w sumie? 3 tysiące. Aha, bo to było 1000. No. Okej. Okay. Wydałaś już te pieniądze na kokolicie? Oczywiście, że wydałam. Tak? I co sobie kupiłaś? Ja wiedziałam od razu, co kupię. W sensie, ja chciałam zainwestować w pędzle, więc kupiłam sobie mnóstwo hulu. Pędzli hulu. Też kupiłam sobie jakieś tam rzeczy do demakijażu. Coś takiego, co wiedziałam, że po prostu będę używała, nie? Oczywiście świeczki jakieś tam. Uwielbiam świeczki. No i też kupiłam chłopakom, nie? Kupiłam Hubertowi i Kubie za pomoc w tym zadaniu. Ach, tak pamiętam, to tak. Mówiłaś, w sensie to wycięli chyba i tego nie pokazali, o ile tak, się nie mylę, ale powiedziałaś, że połowa jest dla nich? 500 zł poszło dla Huberta, ale ja tam jakby szczerze mówiąc, jak robiłam zakupy, to nie liczyłam tego co do grosza. Hubert miał więcej, no bo jakby był osobą, która technicznie się tam zajmowała makijażem i też no... jego charakter, że on jest taki bardziej spokojny i wyciszony, bardzo wydaje mi się, że pomógł w tym zadaniu, nie? Że jakby słuchał, że jego ego nie było... Nie się za. Jego ego nie było wystrzelone ponad chmury, tylko faktycznie chciał mi pomóc, nie? Bo równie dobrze wiesz, to jest jednak konkurencja. A mogłam trafić na kogoś, kto by powiedział, tak, wygrała już 2 challenge, to niech spierdala, niech mnie pocałuje w dupę, nie? Więc tak, ja chłopakom też tam pokupowałam parę rzeczy, jakby też faktycznie u Kuby był to zestaw pędzli z Yesapa, taki duży, największy, jaki tam chyba był na stronie wtedy dostępny. I kupiłam im takie masełka, kurwa, nie mogę tego ten... Masełka do demakijażu, tak, bo one było... ja uwielbiam takie rzeczy do demakijażu i wiedziałam, że no jednak, wiesz, pracując w takim... Też maseczkę? Tak. Pracując w takim zawodzie i robiąc jakby content influencerski, tego typu produkty do demakijażu są ważne. No Hubertowi też tam, nie pamiętam, Hubertowi też wziąłem jakieś pędzle z hulu, trochę się tego nazbierało, że tak faktycznie ja na samą siebie wydałam coś koło tego, nie? Ja też, nie oszukujmy się, prowadząc Instagrama 3 lata, zdarzyło mi się tego tyle nagromadzić, że ja w pewnym momencie nie miałam gdzie przyjść w pokoju od nadmiaru kartonów i wszystkiego, nie? No to już jest taki trochę wake up call. Znam ten ból, można powiedzieć. Chociaż nie jest to ból, to jest w pewnym stopniu też coś, co uwielbiam. W każdym razie uwielbiam to dostawanie tych paczek, to jest mega fajne. To jest taki prezent po prostu. Tak, dokładnie. Tak. I też ułatwienie dla influencerów, paczki są bardzo dużym, bo... Ej, ja nie założyłam okularów. Czekaj, zaraz wezmę ten, bo mam problem z trafieniem, a... Dobrze, to sobie zaraz założę. Ale to, co właśnie chciałem powiedzieć, bo podejrzewam, że widzowie mogą tego nie kojarzyć, ale prowadzenie kanału czy profilu beauty to jest chyba najdroższy z, albo jeden z tych droższych kanałów, jakie masz prowadzić w social mediach, bo o ile nie masz tych paczek dużo i nie dostajesz tego, czego chcesz, no to trzeba bardzo dużo zainwestować. I ja przez lata... Czekaj, idę po okulary. Pewnie. Ja skończę mój wywód. Usiądę tak na chwilkę centralnie. Ja przez lata tak naprawdę wydawałem o wiele więcej niż zarabiałem na YouTubie i po części, szczerze mówiąc, sam YouTube, jeżeli nie brać pod uwagę jakieś tam sporadyczne współprace, które mam, nadal nie przynosi mi tak dużo pieniędzy, jak ja wydaję na to, żeby ten kanał prowadzić, bo czasami, zwłaszcza przy moim zamiłowaniu, bo gdybym był po stronie Eveline, to byłoby wiadomo taniej. Ja, jak wiecie, kupuję często dużo droższe rzeczy, więc no to dużo kosztuje. Ale też trzeba dodać, ile kosztuje sam sprzęt, oświetlenie, już nie mówiąc o produktach, które dokupujemy na własną kieszenie. Tak, aczkolwiek, no też tak jak tutaj mówiłem, ja za bardzo to lubię i pieniądze też nie są dla mnie większym takim jakimś motywatorem, tak więc nie mam w zupełności problemu. Jakbym miał ten problem, to nie robię tego już chyba 6 lat. Wydaje mi się, że to jest 6 rok, chyba gdzieś tak w lutym będzie. Także... Ja to jak gadaliśmy, ja ci mówiłam, że mnie pieniądze motywują, ale motywują mnie na tyle, że ja wiedziałam, że jeżeli Instagram po prostu nie pójdzie w taką stronę lekko biznesową, to będę to robiła, ale będę robiła to rzadziej. To jest tylko i wyłącznie to, no jakby, wiesz, jak ktoś nie daje ci chleba, no to musisz robić coś, co ci go da, nie? Dokładnie. Nieważne, nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. No, bardzo dobrze. Zamknij ryj! Wracając do programu, jeszcze z takich pytań. Jaki właśnie... Bo wy będąc tam, i to też wiem ogólnie, ale chciałbym, żebyś też powiedziała, wy będąc tam byliście
zachwycenie chyba tak naprawdę. Bardziej nawet z tym, jak się tam czuliście? Tak, my się super bawiliśmy ze sobą. Ogólnie nie utrzymuję ze wszystkimi kontaktu, jakby jest to chyba oczywiste i tak dalej. Wiadomo, są osoby, z którymi się trzymam bardziej, osoby, z którymi trzymam się mniej. Do nikogo nic personalnie nie mam, ale my tam no, mieliśmy swoje wieczorki, wiesz, zawsze po challenge'ach siedzieliśmy razem, spędziliśmy razem czas, robiliśmy sobie jakieś różne głupie rzeczy. Gadaliśmy o tematach, które są, wiesz, od puszczania bąków, wisrania po jakieś wysoko rozwinięte tematy też duchowe i tak dalej. Więc no, naprawdę my się super bawiliśmy. Michał też z nami często spędzał czas tutaj i wiesz, no Michał też gdzieś tam z nas Instagramów, on też wiedział przed programem, kto się dostał, więc on też się bardzo cieszył, że nas w końcu wszystkich zobaczył, zwłaszcza, że no mamy pandemię i jakby ciężko jest, czy na eventy, czy na jakieś różne inne sytuacje się po prostu zgrać i spotkać, nie? To jest jedyna tak naprawdę z rzeczy, której najbardziej żałowałem, to to, że właściwie to jest fajna okazja, żeby poznać się ze wszystkimi i trochę tego zazdroszczę, ale i właśnie nawiązując do tego moje pytanie. Jak mieliście tak dobry, powiedzmy, czas spędzony na miejscu, czy dla Was było na przykład szokiem to, jak program ostatecznie wygląda? W sensie, dla mnie nie. W sensie, może też dlatego, że ja jakby nie poszłam tam w takich typowo celach zrobienia show i gdzieś tam wiadomo, że chciałam zdobyć jak największą ekspozycję, ale chciałam też po prostu pokazać swoje umiejętności, no bo jednak byłam jednym z mniejszych twórców, kiedy tam przychodziłam. Ja miałam... Nie wiem, 7,5 tysiąca obserwujących, więc Hubert miał chyba 6, Kasia też miała 6 i potem byłam ja, która miała 7, nie? Więc no gdzieś tam byłam tym mniejszym twórcą, dużo osób też mogło mnie w ogóle nie kojarzyć, nie znać i w ogóle kim ty kurwa jesteś. No i potem dopiero po zakończeniu programu robiłam to rozdanie i przyszło mi 4 tysiące osób z rozdania i miałam takie... Nice. Ale powiem Ci, że przychodzenie z, powiedzmy, praktycznie nikąd do programu jest dużo lepsze niż przychodzenie z zaplecza. Tak, bo ludzie nie mieli w stosunku do mierzonych oczekiwań. Dokładnie. I dlatego na przykład byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Twoimi pracami, bo nie wiedziałem totalnie czego się spodziewać i się wyróżniłaś dla mnie na tle. Z kolei od osób, które kojarzyłem, takich jak Jakub Szer, który wiem, że działa już długo w internecie. I był w poprzedniej edycji, nie? Dokładnie. Był jakby od pozostałych chłopaków, od paru dziewczyn, które już znałem, miałem o wiele wyższe oczekiwania, no nie? Więc myślę, że takie przyjście z takiego neutralnego, nie wiem, backgroundu, czy jak to inaczej określić. Jest najbardziej bezpiecznym. Jest najbardziej, nawet najbardziej korzystnym, bo możesz napisać siebie tak naprawdę od podstaw i jest to fajne. Także no, tak jak w sumie też mówiłeś ty i my też gadaliśmy, to, że najbardziej tak brakowało właśnie takiej większej prywaty, takiego większego poznania nas jako osoby, żeby jednak widz się mógł utożsamić na przykład, nie wiem, chociażby z naszymi charakterami, nie? Że te charaktery gdzieś tam w nieznacznym stopniu było widać, bo w nieznacznym stopniu było je widać, więc też wydaje mi się, że ludzie mogli po prostu stwierdzić, że no jakby jest to ciężko do ogarnięcia, kto kim jest i tak dalej, żeby też poznać, polubić, albo też nie polubić, więc no myślę, że jeżeli powstanie następny sezon, to na pewno będzie to dłuższy format i będzie to już, myślę, na pewno bardziej dopracowane, zwłaszcza, że ten program powstaje bez żadnego skryptu wcześniejszego, czyli jakby on jest tworzony od podstaw, nie? Tak jak na przykład Nasz Love Island czy Mam Talent, no to oni mają wszystko wykupione z stacji zagranicznych, więc oni już mają jakby taką gotową bazę pod to, żeby pracować nad tym programem, a tutaj masz program jednak tworzony od początku, więc wydaje mi się, że on jest też trochę robiony taką metodą prób i błędów. Tak, dokładnie. Kryształy. No ja osobiście bardzo liczę, że będzie trzeci sezon. Ja myślę, że jakbyś poszedł tam, mógłbyś być jurorem. Byś jechał wszystkich. Nie wiem, czy bym... Umówmy się, ten program był bardzo cięty, wycinano bardzo dużo ważnych rzeczy. Zostawiono niektóre, które potrafiły zaszkodzić bardziej wizerunkowo niż pomóc. I nie wiem, czy na przykład ostatecznie nie skończyłoby się tak, że chcieliby postawić na większą dramę i wycinaliby moje merytoryczne rzeczy, zostawiając to, że mówię, że tu nie ostro, tutaj jest rozmyte i bez stawienia tego na przykład, ale podoba mi się dobór kolorów, no nie? Nie no, wydaje mi się, że już w przyszłym sezonie byłoby właśnie więcej merytoryki osób z jurorskiego składu, nie? Że w ostatnim finałowym odcinku było już tak. Ale to też polegało
myślę, że dobrym przykładem była ta dziewczyna z zagranicy, która was oceniała, dlatego że ona miała bardzo przyjemne, merytoryczne nastawienie, potrafiła nawet być, jak była taka bardziej jak mentorka niż jurorka na początku, nigdzie was nie negowała z tego, co zauważyłem, ewentualnie jak zwracała coś uwagę, to w taki sposób, że to nie brzmiało absolutnie jak krytyka, tylko to było, a może gdyby na przykład zrobić tak, mogłoby to fajnie podciągnąć, rozumiesz, i to było z jej strony budowane w tak profesjonalny i przyjemny w odbiorze sposób, że może to wpłynęło też pozytywnie, wiesz, że wzięli sobie przykład od niej. Ja też jakby znam swoją wartość, więc jeżeli nawet komuś się nie podobam ja personalnie jako osobowość, nie podoba się mój styl makijażu, jakby jestem totalnie w stanie zrozumieć, dlatego ja się tym po prostu nie przejmuję, no bo gdybym nie robiła tego, co lubię, gdybym nie robiła tego tak, jak lubię robić, to raczej by mnie nic dobrego nie czekało, bo nie szukujmy się, ludzie, którzy robią coś tylko i wyłącznie po to, żeby komuś zaimponować, bardzo szybko kończą swoją działalność, nie? Od 6 lat robię jeden i ten sam makijaż na YouTubie i ludzie mnie oglądają, tak robię, jest okej. Okay. Chyba może zacząć być Władkiem. Umówmy się, 6 lat robię jeden i ten sam makijaż na YouTubie. Masz swój signature look po prostu. No, to na szczęście, jeżeli chodzi tylko o mnie, wrzucam czasami te dziewczyny, to wtedy już mogę więcej poszaleć. W pewnym stopniu myślę, że moje podejście do makijażu kanałowo może być trochę ograniczające, bo jak ja cały czas chcę Szkoń wyglądać... Pęsety. Pęseta jest tutaj. A, zakosiłeś ją po prostu. Że chcę zawsze wyglądać naturalnie i na ile to możliwe męsko, można powiedzieć, mimo że to może brzmieć super dziwnie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na kanale makijażowym i ja... Dobra, ale podkreślmy to, że makijaż nie został stworzony dla kobiet, tylko został stworzony dla aktorów i artystów w antycznej Grecji, gdzie aktorami byli tylko i wyłącznie mężczyźni, więc makijaż tak naprawdę był stworzony dla mężczyzn i takie w ogóle właśnie, już pomijając typowo sebiksowe podejście, że no tylko pedały się malują, jest w ogóle totalnie błędne, nie? Nawet powiem ci tak, że makijaż nawet jest wcześniej, Egipcjanie. No faktycznie, oni mieli te swoje kreski, smoki tak, i tak dalej. To, no. to było na podstawie też wierzeń, to było na podstawie mody. I makijaż był czymś dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, bo to była właśnie kwestia religijna, kwestia statusu, no i też urodowa oczywiście. Także no, makijaż od zawsze był dla wszystkich. No a na przykład Kat Chris, który pochodzi z kultury głównie drag. Też prawda. Dużo ogólnie bardzo makijażu zostało teraz zaczerpniętego z kultury drag, kiedy drag te 10 lat temu zaczynał wchodzić w mainstream, to Beauty Gurus bardzo sobie chętnie przywłaszczyło wiele rzeczy. Także nie zdziwiłbym się, że wiele technik, które znamy teraz, które znamy, które też widzowie mogą wykorzystywać u siebie w domu, właśnie pochodzi od kultury drag queen, to są też malujący się mężczyźni, także no myślę, że make-up i ogólnie wszystko powinno być dla wszystkich. No ale ja ci powiem, że na przykład bawi, jak widzę czasami na grupach, wiesz, jakiś chłopak doda makijaż, albo nawet na TikToku, bo na TikToku jest chyba największe takie gówno, jeżeli chodzi o komentowanie malujących się mężczyzn, gdzie laska pisze, wiesz, widać, że ma cut crease po prostu od wewnętrznego kącika oka po same skronie i wszystko jest w porządku i właśnie komentuje, że no ale jako to chłop w makijażu, a sama ma cut crease, który gdzieś tam jest inspirowany chłopem w makijażu, nie? I mam takie... Ale wiesz, tak jest czasami, że nie każdy, kto obejrzy film, przeczyta książkę. No, więc, to jestem ja tą osobą. Więc, tak. No, bardzo często w ogóle oglądam filmy, które są na podstawie książki, nie czytając książki, ale... Nie, no ja też, ale bo moja metafora tutaj co innego miała przekazać, aczkolwiek no, już sobie rozmawialiśmy, że ani ty za dużo nie czytamy niestety. No. Ja jestem już niestety przesiąknięty tym, że lubię prostsze media, które są dostarczane mi pod nos i że ktoś mi przeczyta, ktoś mi pokaże najlepiej. Jak co i no. Ale powiem ci, że ostatnio kupiłam super nie autobiografię, no bo Frida Kahlo nie żyje, ale biografię Fridy Kahlo, ona była ilustrowana i były przepiękne ilustracje, była też bardzo fajnie napisana, tam były też jakby takie
przebitki z jej życia prywatnego, jakieś tam listy prywatne, które ona tam pisała, czy z pamiętnika. No i nie dość, że ta książka była przepięknie zrobiona, bardzo ładnie napisana w takim języku, że bardzo łatwo się ją czyta, wiesz. No i te ilustracje też dodawały jeszcze takiego fajnego kunsztu wszystkiego, więc o wiele przyjemniej się ją czytało, bo ja na przykład osobiście, jest to głównie wynikające z mojego lenistwa, jak widzę książkę, ja tak która ma taki druczek, no to zanim ja się za nią zabiorę, no to trochę minie, nie? Ja z kolei się pochwalę, też jakby nie czytam, ale ostatnio poprosiłem w prezencie dwie książki. Jedna o tarocie, druga o zodiakach i są po angielsku. Nigdy jeszcze nie czytałem książek po angielsku. Wczoraj się czytałem niektóre tam rzeczy. Ja też bardzo lubię. Nie? Tak, łamiąc się w wypowiedzi i tak dalej. Ale no, to jest jakby taki mój krok następny w tym, na ile dobrze się nauczyłem tego angielskiego i teraz próbuję czytać książki. To ja mam polskie książki o Witchcraftie, ale jeszcze nie zdążyłam przez nie przebrnąć. Ja jestem od zawsze zafascynowany tą taką, można powiedzieć, magiczną sferą życia. Miałem jako dziecko, jeszcze jak mieszkałem nie w Polsce, książkę polską o zodiakach przeróżnych, od właśnie tych takich europejskich, po te chińskie, po te, jakim jesteś drzewem, jakim jesteś kamieniem szlachetnym i tak dalej. I pamiętam, że przeczytałem ją od deski do deski, gdzie no, nigdy nie byłem jakiś bardzo czytający. I ten temat, podobnie można powiedzieć jak makijaż, to taka spirytualistyka, jest ze mną też bardzo, bardzo długo i to jest coś, co mega lubię. Bardzo lubię, zresztą ja też bardzo lubię kryształy, kamienie też tego typu. Zresztą w programie właśnie kiedyś któregoś razu nagrywałam i to było chyba dzień przed finałem albo w dzień finałowy. Nie, to było w tym odcinku z właśnie Noktowizorem. Ja dostałam od Oli Czarneckiej lawendę, bo ona zebrała lawendę gdzieś tam na polu obok miejsca, w którym mieszkaliśmy. Ja mówię, o mój Boże, masz lawendę, ale zajebiście. Ona mówi, tak patrzy na mnie, masz. I ona też już, wiesz, gdzieś tam zna się na tych tematach. Dała mi tą lawendę i no ja tą lawendę włożyłam sobie pod poduszkę razem z moimi kryształami. Wiesz, afirmacje, jakieś tam różne rzeczy. Mówię, no lubię sobie też różne rzeczy wypracowywać sama. No i ta lawenda tak sobie pod tym poduszką w ogóle leżała. A najlepsze jest to, że ja miałam taką bransoletkę właśnie z kamieni i z pereł i ona mi dzień przed finałem pękła. Ja mówię, ty kurwa, jebana! I jeszcze miałam też w ogóle na finale pierścionek z malachitem, który mi spadł. Ja miałam takie... Świetnie. That's not my day, jakby ewidentnie po prostu wszystkie znaki na świecie chcą mi powiedzieć jakby bye bye, czy nie? Okej. Okay. Ale można powiedzieć, że po części się spodziewałaś w takim razie. Tak, jakby w sensie... Chociaż no umówmy się też, jakby wiedziałaś, że ten makijaż konkretnie nie poszedł najlepiej. Nie, też. No kurde, że on wyglądał jak kupa gówna, no jakby, w sensie, może tak, estetycznie nie był najgorszy, bo no jakby estetyka jakby była zachowana, no ale to nie był makijaż na miarę finału, no nie oszukujmy się. Ja nie jestem osobą, która wykonuje tego typu makijaże, tak? I ja się w nim po prostu nie czułam, zwłaszcza, że bez przeszkolenia, bez jakichś takich, wiesz, konkretnych rzeczy. Ja jakbym ci miała teraz narysować, nie wiem, cień, to mój dzień wyglądałby jak gówno, bo ja nie wiem, z której strony co pada i ja nie mam takiej wizualizacji tego, nie? No ja nadal ubolewam nad tym, że nie był to... że finał został potraktowany tak naprawdę tylko i wyłącznie ostatnim odcinkiem. No ale też jak patrzyłem po reakcji ludzi, to dużo osób było za tym, żeby, no, że to tak powinno właśnie wyglądać. Aczkolwiek, no to jest tylko gra. To też oczywiście, nie jest tak. Najważniejsze. Wiesz, boli brak 25 koła, no ale z drugiej strony, no te pieniądze, jeżeli były moje, to do mnie wrócą i to tyle, jakby nie ma co, wydaje mi się, też tak rozgrzebywać. W sensie było mi przykro nie w trakcie nagrywania, tylko w trakcie właśnie już emisji odcinków, jak widziałam odzew ludzi, nie? I po tym finałowym odcinku było mi jeszcze bardziej przykro, bo dostałam bardzo dużo wiadomości od moich obserwatorów właśnie pod tytułem, że co jest kurwa, nie? Jakby Elka, co się stało? Ja mam takie, że no jakby wszystkim mówiłam to samo, że jeżeli to jest mi pisane, to będzie mi pisane i nie ma co tego jakby roztrząsać. Wiesz, ja też do nikogo nie żywię żadnego żalu, tak jak na przykład mój kumpel napisał, że nie no, teraz to ja nie lubię Dzięciora. Ja mówię, ale Dzięcior nie ma z tym nic wspólnego, zrobił pracę finałową, która się najbardziej po prostu spodobała.
tak zadecydowało jury i to jest koniec tematu, nie ma co też w ogóle gdzieś tam stygmatyzować jakby innej osoby ze względu na to, że odniosły jakiś tam sukces, dokładnie, nie? Dokładnie tak, to nie jest wina Marcina absolutnie, że on wygrał, tylko ktoś inny na ten temat decydował. To, no exactly, no i jakby... Zresztą tak jak powiedziałeś... Czyli, że trzeba cisnąć po jurorach, no po prostu. Wydaje mi się, że też format tych programów musi być gdzieś tam zaskakujący, nie? Że na takiej zasadzie po prostu często w programach telewizyjnych no wygrywają osoby te, które najbardziej gdzieś tam, w sensie, które mają zszokować widownię, nie? Żeby jeszcze zrobić trochę szumu wokół tego programu na sam koniec, wiesz o co chodzi? Takie samo jak w To Model kiedyś była jakaś akcja, że była jedna laska, która była ogromną faworytką wszystkich. Przyklejam ci chyba ręce. To nic. Była faworytką wszystkich i też nie wygrała i teraz prężnie działa w internecie, więc no to jest też kwestia taka stricte po prostu rozwoju samego, bo tak jak mówisz, że taka wygrana też może właśnie wywołać taką bardzo dużą presję. A czym jest ta presja potrzebna? No, tak. Ja bym wolał jej nie mieć na sobie. Podejrzewam, że gdybym miał coś takiego, to bym się schował gdzieś tam i już przestał chyba istnieć. Wydaje mi się, czy to jest takie też zależności, czy to jest taka dobra presja, czy zła presja, no nie? Tak. Bo jeżeli chodzi, tak jak ja ci mówiłam, że my na przykład taka presja czasowa w programie w ogóle nie demotywowała, bo ja potrafię pracować w miarę szybko i jeżeli mam narzucony jakby temat z góry, to mój umysł działa inaczej, a jak siedzę sobie w domu, mam czas na przemyślenie makijażu, mam czas na jego zrobienie i w ogóle, no to tak już dla mnie wtedy sobie siadam i takie No ja potrafię przekombinować, bo mam takie, a może to tam tutaj coś jeszcze, a może coś jeszcze, a jak tego czasu nie ma, to musisz postawić na najważniejsze rzeczy i tak kończyć, bo już nie ma czasu. Tak, dokładnie. I ja dlatego na przykład lubię tego typu rzeczy, jeżeli by stworzyli kolejny program taki makijażowy w Polsce, to no na pewno bym się też zgłosiła, nie? Jakby niedługo by dawał z lodówki. Ja chciałem jeszcze coś dodać też. Wydaje mi się, że mówiłem to nieraz w komentowaniu, ale gdybym ja był na waszym miejscu, miał tak mało czasu na zastanowienie się nad makijażem, pracował na kosmetykach, których nie znam, to ja bym robił gorsze rzeczy od was. Ale to podejrzewam, że powiedział Michał, nie? No, ja bym poleciał w pierwszym odcinku, podejrzewam. Michał powiedział, że wiesz, zresztą Michał jest perfekcjonistą i no nie oszukujmy się, jego makijaży często zajmują no o pół dnia, nie? On staje, robi makijaż przez mniej więcej 3-4 godziny, 5, 6, 7, 8, w zależności od tego, jaki na ile ten makijaż jest skomplikowany. No i jego wewnętrzny perfekcjonizm nie pozwoliłby mu, wiesz, wyjść z brudną E na panel i powiedzieć, że wyciąga się ze śmietnika, ale tylko ja to mogłam zrobić. Zresztą to jest iconic, nie wiem czy widziałeś kiedyś na przykład u Inhidris, ona na przykład jak wrzuca nowe zdjęcia, to dodaje zdjęcie brudnej E albo Robin i pisze, że jak nie polubisz nowego zdjęcia, to przyjdzie cię dowiedzieć, nie? Ja miałam takie no love it, po prostu, wiesz, no trzeba mieć też do tego wszystkiego dystans. To ja absolutnie muszę to w takim razie sobie sprawdzić teraz, bo tego nie widziałem. Inhidris, proszę to teraz dodać, żeby nie było, że kłamie. Tak, będę właśnie obserwować. Zresztą słyszałem, że twoje stories są bardzo, bardzo zabawne, także będę się przyglądać. Ja niestety zapominam zawsze, żeby sprawdzać storiesy u ludzi. Jestem bardziej, obserwuję posty, konta, a stories jest tak gdzieś u mnie w tle. Także muszę zwrócić większą uwagę na to. No ja właśnie, jeżeli chodzi o stories, to stories i Hidris. To jest moje guilty pleasure. Dobrze. Tak zwane, naprawdę. Zwłaszcza jak... No, Inhibis ma to do siebie, że jej po prostu osobowość bardzo mocno przyciąga i rozbawia ludzi i ona wszystko robi w takim entertaining sposobie. Mm-hmm. Na przykład ja czegoś takiego nie mam, pomimo tego, że no mogę być entertaining dla niektórych ludzi, to ja jestem taka raczej już chyba spokojna i wycofana, że ja też. Jakby staram się robić to na takim poziomie neutralnym. I nie to, że jakby jestem o kogoś szukać coś takiego, no nie. To chodzi głównie o to, że po prostu wydaje mi się, że w moim odbiorze to wygląda po prostu lepiej u mnie, nie? Mm-hmm. No ale Inhidris jest po prostu osobowością, którą no ja uwielbiam po prostu gdzieś tam, czy na TikToku, jak ona robi jakieś story time, to mam takie drama time. Mm-hmm. Ona była totalnie szalona w programie, ja tam tak po niej troszeczkę cisnąłem i tak dalej, ale
Osobiście ją bardzo lubię i lubiłem ją przed programem i lubię ją po programie i no ta moja krytyka wiadomo miała jakieś tam podstawy, aczkolwiek to nie wpływa na to, że to było entertaining, no jednak miałem na co reagować, miałem na co się oburzyć i takie też było jej założenie, że program... Zresztą była to niejednokrotnie powtórzyła, nie? Jakby tak, to jest właśnie moja jedyna uwaga, jak... Przepraszam. To jest właśnie moja jedyna uwaga. Jak grasz w grę, nie odsyłaj swoich kart. Ale z drugiej strony, jak wiesz, też grasz w grę, to musisz poznać innych graczy, nie? Też. Więc to jest, wydaje mi się, że to działa na różnych płaszczyznach. Ja bym chciała ten klej ściągnąć, tylko żebym nie rozwaliła, nie żebym ten. Też spróbuję ci pomóc. Bo ty w ogóle nie przeklinasz tego na swoich filmikach, nie? W sensie, a nie, ja nie przeklinam, no ja nie przeklinam. Czy ja na żywo dużo przeklinam? Nie. Nie rzuca mi się tak, oczy w sensie, może też dlatego, że ja dużo przeklinam, nie? Więc... Mi się wydaje, że no czasami coś tam przeklnę. Na kanale to może przeklnąłem dwa razy w życiu, ale ogólnie nie mam jakiejś takiej, no nie mówię chyba za brzydko. No ja dość sporo przeklinam, ale to nie znaczy, że nie potrafię się wypowiedzieć. No, widzimy, bardzo dobrze sobie radzisz. A, dziękuję bardzo. Widzimy. Jak na pierwszy raz to jestem Żyleta. No. Żaneta, Żyleta. Ja mam straszny problem z klejeniem sztucznych rzęs komuś. Mm-hmm. W sensie, przepraszam sobie. Właśnie przez te rzęsy i jak wiesz, patrzę gdzieś inaczej niż do dołu, no, to ciężko mi jest dojechać do linii rzęs, żeby to było ładnie. Zawsze jak próbowałem robić drogowe makijaże, to myślę, że wklejenie rzęs było dla mnie największym problemem, żeby to było zrobione tak, że one siedzą gdzie trzeba. Ja zawsze gdzieś tam staram się oszukiwać, nie? Że wiesz, jeżeli... No ja ogólnie jestem trochę leniwa czasami, nawet jak kogoś maluję. To, co nie dorobię, to gdzieś tam poprawię, trochę poszukuję i w ogóle głównie u siebie, bo ja nie maluję tak często aż innych osób. No ale no zdarza mi się, wiesz, na przykład nakleić rzęsę za długą u siebie, no nie? No ale wtedy to sobie wyciągam na Foxy Eyes i nikt tego nie widzi. To doprawda od góry widać, że te rzęsy są takie jakby za powiekę, ale jak masz otwarte oko, to tego nie widać, nie? No to prawda. Zresztą jak robiłem sobie drogowe makijaże, to nie chodziło tam, żeby to wyglądało jakoś prawdziwie. No zresztą, że makijaż drag jest też bardzo specyficzny, wbrew pozorom, znaczy wbrew pozorom, nie? Jakby jest tyle odłam dragu. No, tak, ale powiem ci, że chyba drag był dla mnie fajnym challenge'em ogólnie. Ja się wyżyłam artystycznie. Czy spodziewałam się, że wygram odcinek? Nie, ale czy się cieszyłam, że wygrałam? Tak, no to jest zawsze 1000 zł do wydania na kokolicie, prawda? Tak, to jest jedyny odcinek, gdzie naprawdę miałem takie, że o matko, ja chcę tam być. No. Bo jest to coś, co robiłem już parę razy. Mhm. Coś, co nie wychodzi mi najlepiej, umówmy się, no, parę razy to jest za mało, żeby wyszło mi dobrze. Natomiast uważam, że ta iluzja, zwłaszcza na wśród reszty chłopaków, którzy byli, byłoby na fajnym poziomie i myślę, że juror, zwłaszcza specjalny z odcinka, no byłby, mam nadzieję, zadowolony. Także to był jedyny odcinek, gdzie miałem takie, mógłbym tam być, chciałbym się wykazać. No, ja pamiętam Chimerę, w ogóle przyszła, no oczywiście piękna, a tak dalej, jak przyszła się z nami pożegnać, to już przyszła bez dragu, nie? I aha, tak wchodzi i papamy, tak patrzymy, kim ty kurwa jest? Jakby kim ty się żegnasz, nie? Ja widziałem Chimerę właśnie również bez makijażu i to jest taka, nie wiem jakie ma teraz włosy, ale to jest taka totalna odskocznia, bo wszystko ciemne, ciemne włosy, ciemny zarost, przebijające spod ciemne skóry, oczy. Ciemne oczy, a w makijażu jest jasna blondynka z niebieskimi oczami. Znaczy no różne ma tam wariacje swojego dragu, ale tak, że jest bardzo jakby... No, tak samo zresztą jak się ogląda, jak ktoś ogląda RuPaula, to jak jest, wiesz, ogłoszenie nowych jakby postaci tam i tak dalej. I nagle oni mają ten czas, kiedy się przebierają z dragu i tak nagle oni się wszyscy przebrali i ty nie wiesz, kim to jest, nie? Jakby, no wiadomo, jeżeli ktoś jest ciemnoskóry, to łatwiej jest rozpoznać. No tak. Ale z drugiej strony, no... Ciężko jest poznać kogoś, jakby czyjąś personę dragu bez dragu, jakby, no... To prawda. Typu ludzi, weź spójrz otwarte na tym. No, nie wygląda to najlepiej. Kwestia rzęs? No, nie wiem, czy nie lepiej wyglądało bez. Może zdjęcie. Rysa się dotuszuje jeszcze raz. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Spokojnie, nic nie żyję. Ale też chciałabym iść kiedyś na taki
drag parade w Polsce, nie? Wiem, że w Warszawie często podczas właśnie marszów i tak dalej, w jakichś klubach są takie drag imprezy. Zresztą jak Chimerę znałam przed programem właśnie przez to, że byłam z moim przyjacielem w klubie gejowskim i ona tam występowała, więc jakby ja wiedziałam, kim ona jest, zresztą nawet gdzieś nagranie i w ogóle tam. Ja kojarzę Chimerę, właśnie też znałem, tak jak nie znam za wielu osób z internetu, ani z tej takiej sceny drogowej w Polsce, ani ogólnie nawet nie znam za dużo osób z internetu, beauty nawet chociażby, a już jak ktoś z internetu działa w internecie, a jest poza beauty, to takie nawet największe nazwiska jak chociażby, nie wiem, Dane, nie wiem, czy to jest ktoś duży. Tak, Dane jest dość dużą postacią. Dane, kojarzę ją, że robiła coś z makijażem, tylko tą nazwę pamiętam. No ona miała kolaborację ze Skin 79. Okej, okay. No tak, właśnie na tym kojarzę. Chodzi mi o to po prostu, że wiem, że są te ekipy i tak dalej, ale jestem tak totalnie ignorantem, jeżeli chodzi o to wszystko, co się dzieje i gdzieś tam dalej, także no i nie pamiętam, do czego to miało nawiązywać. Nie. Że Chimerę znajdziesz. A, że Chimerę kojarzyłem z wcześniej, co prawda, nie z żadnego klubu, bo ja też chyba w takim klubie LGBT byłem nie wiem, z raz w życiu, tylko wejść i wyjść. No to ja muszę się pochwalić, bo ja byłam w ogóle w kalendarzu szczecińskiego klubu LGBT, pomimo tego, że jestem hetero, ale jakby, no właśnie mój przyjaciel tam często chodził, ja chodziłam z nim, też poznawałam jego znajomych i w ogóle ja zawsze byłam taka bardzo otwarta ogólnie na różnych ludzi. Dla mnie to jest bez znaczenia, kto z kim, gdzie, jaki ma kolor skóry, jaką wiarę, dopóki nie jest dla mnie personalnie krzywdzący jego przekonanie, bądź też no, nie jest dla innych bardzo krzywdzący, no to dla mnie może sobie tak naprawdę wierzyć w co chce, nie? Czy być kim chce i tak dalej. Ja się bardzo często, bardzo dobrze bawiłam w klubie, tylko że już potem stwierdziłam, że ja w ogóle zrezygnowałam z imprezowego życia, no. No, co chciałem, w ogóle tak a propos, tak zauważyłem, że ostatnio się coraz bardziej przynosi, powiedzmy, hetero osoby do klubów właśnie LGBT, bo to jest po prostu bardziej komfortowe, trochę bezpieczniejsze miejsce nieraz. Tak, to prawda, że no jednak nie, ja kilka razy w klubie gdzieś tam ktoś mi złapał za dupę, ale ja byłam na tyle bezczelna wtedy, że, znaczy byłam, no po prostu dostawali po ryju, mówię, kurwa, nie masz gdzie rąkować, jakby no spierdalaj, nie? Po prostu krótka piłka. A jak byłam pod wpływem alkoholu, to już w ogóle nie miałam żadnych oporów, żeby to zrobić. Ale ja też przestałam chodzić do klubów, głównie dlatego, że już mnie to nie satysfakcjonuje. Ja się czuję jak taka stara baba tam, bo wiesz, wszystkie osoby po osiemnastkach, no widzisz, że to są młode osoby, już jest całkowicie inny vibe i tak dalej. Ja mogę udawać, jakbym chciał, ale nie chcę. To osiemnastki. Tak. Nie, to bez przesady. Nie, mógłbyś. Ale dwudziestkę. No, tak jak napisałam ci, że myślałam, że w ogóle jesteś totalnie młodszy niż jesteś, nie? Jakby... Myślałam, że masz około 20, a tutaj no już stara baba z ciebie też. No, już prawie 30. W ogóle jestem w szoku, bo myślałam, że będziemy robić kreskę przy oczach, a to usta na czarne. Tak, no przecież usta były tam czarne. Łatwo. Koczy. Wjechało. Zróbmy równe usta. Dobrze, że to będzie połówka tylko. Weź, no nie, dlaczego? I'm sorry. Będę miała potem koszmary związane z ustami, będę się budziła w środku nocy i Władek, czy ma proste usta? Zrobimy usta i pokażemy się z już skończonym makijażem, bo jednak jest to trudniejsze, bo trzeba pomilczeć. Także zaraz się widzimy z końcowym efektem. No więc dobrze, jesteśmy już po wszystkim. Tak naprawdę siedziałem praktycznie cały odcinek do Was bokiem, także tutaj ja macie też. Tak na wprost. Żebyście zobaczyli przed i po, a ja sobie złapałem za lusterko, jeszcze się nie oglądałem, bo jednak postanowiłem, że będę siedział taki nieświadomy, można powiedzieć, jak ten makijaż się prezentuje. No to jest oczywiście, no nie będę zaskoczony, bo widziałem ten makijaż bardzo dobrze już w pierwszym odcinku, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na mnie, zwłaszcza, że ja takich rzeczy na sobie nie robię. O wow! O nice! Te kryształki wyglądają super! I know. AliExpress polecam. I love that. No mówią ci, masz ciężki kształt oka i jakby... I wiadomo, że jest ciężki, bo ja, jakby jestem facetem, ale... I love that. I usta też są mega ładne! Oh my god! Jestem ciekaw, czy dałabyś radę zrobić tak samo drugą stronę, gdybyśmy robili. Ale nie. Usta są też bardzo ładne. Dziękuję. No, wzięłam twoje rady z komentowania. Usta muszą być równe, dopracowane. I love that. Ej, jest mega fajnie. Naprawdę. Się.
No, także okej. Okay. Ten filmik i tak ma, myślę, godzinę. Postaram się to pociąć tak, żeby to było troszeczkę mniejsze, ale i tak był bardzo, bardzo długi. Natomiast końcowo dawajcie nam znać, jak wam się podoba. Mi się podoba, ja ten makijaż lubię jakby od pierwszego odcinka, kiedy oglądałem go, ale chcę, żebyście wy też się wypowiedzieli, jak w ogóle wam się podoba w takiej wersji, bo no, takiego mnie raczej za często nie widujecie. Nie, bo tak myślałam przez chwilę, że może za nisko wyciągnęłam to, ale to całkiem spoko wygląda. Mi się podoba. I mi się podobały te kryształki. W każdym razie dawajcie koniecznie znać, jak wam się podoba. Wpadajcie. Wszystkie social media podlinkuję pod spodem. Instagram, TikTok. You better do, jakby. Instagram, TikTok czy coś jeszcze? Nie, dobra. Wszystko będzie pod spodem. Miałem tutaj przyjemność gościć, moim zdaniem, prawdziwego zwycięzcę Makeup Influencer Academy. Coś jeszcze chcesz dodać od siebie? Tak, założę rzutkę. Proszę o przelew. Nie zrobię tak, tego. Byłby pierwszą osobą, która się dorzuci. Więc w każdym razie dziękuję ci bardzo, że do mnie przyjechałaś. Cieszę się, że w ogóle miałam szansę, bo to jest mój debiut. No, ja się cieszę w takim razie, że cię, można powiedzieć, rozdziwiczam w pewnym sensie. You wish! I tak, mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za obecność. Łapki w górę, dzwoneczki, łapki subskrypcje. W górę, tak jest. No i ja też osobiście mam nadzieję, że będę się widział z wami w następnych odcinkach. Cześć! Ciu.